Nasza szkoła jest wyjątkowa. Atmosfera w tej szkole jest bardzo miła, nauczyciele są bardzo fajni. Myślę, że to, co nas wyróżnia, to możliwości, jakie stwarzamy naszym uczniom do realizacji swoich pasji i marzeń. W tej szkole nauczyciele angażują się w lekcje i zachęcają nas do robienia różnych projektów, co jest bardzo fajne. Jesteśmy jedyną szkołą na Mokotowie, która ma oddziały dwujęzyczne. Dlatego przeszłam tutaj i na szczęście był to bardzo dobry wybór. Mała, lokalna szkółka. Naszym atutem jest to, że jesteśmy szkołą niewielką. Szkoła ciekawa, szkoła innowacyjna, szkoła z pomysłem, szkoła, w której to uczeń współtworzy, wymyśla i rozbudza swoją ciekawość. Mieścimy się w dwóch budynkach. Jeden budynek to ulica Kazimierzowska, w której uczą się młodsi uczniowie. W budynku przy Tynieckiej, dawnym gimnazjum numer 1, uczą się klasy od 6 klasy do 8. Początkowa edukacja w budynku przy ulicy Kazimierzowskiej pozwala rozwinąć skrzydła naszym uczniom w klasach dwujęzycznych, mieszczących się w budynku przy ulicy Tynieckiej. Uczę języka hiszpańskiego i plastyki w klasach dwujęzycznych. Plastyki uczę również w języku hiszpańskim. Od wielu lat w szkole prowadzę projekty międzynarodowe. Jest to wymiana uczniowska. Uczniowie mogą wyjechać za granicę, mogą poćwiczyć języki, mogą nawiązywać przyjaźnie oraz zwiedzić i poznać różne bardzo ciekawe kultury. Nauczyciele są naprawdę w pełni oddani i organizują tak swoje lekcje, żeby one nie były obowiązkiem, ale przyjemnością. Jak przyjdziecie, na pewno będziecie mieli okazję o tym się przekonać.